Konferencja zorganizowana przez wieluński PCPR była okazją do podsumowania siódmej już edycji projektu Od bierności do aktywności, ale na tym nie koniec. Jak zapowiada szefowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, będzie kolejna edycja. Nabór już rozpoczęty. Przygotowany został wniosek o wydłużenie jeszcze realizacji tego projektu do czerwca 2015 roku. W tej chwili ten wniosek jest już w drodze do Łodzi. No i jestem... zadowolona, że może to być kontynuowane. W ogóle, że jest już ten wniosek wniesiony i żyję nadzieją, że będzie przyjęty pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Pracy i zostanie podpisana umowa i dalej możliwość kontynuowania tego projektu. Warto w tym miejscu zauważyć, że do tej pory we wszystkich edycjach projektu wzięło udział 409 osób, z czego 60% stanowią kobiety. Dzięki uczestnictwu w wielu warsztatach, szkoleniach, warsztatach aktywizujących pracy, warsztatach kompetencyjnych udało się osiągnąć taki wynik, że około 30% uczestników projektu odnajduje zatrudnienie. Znajduje się w zatrudnieniu. Czyli uważam, że w sytuacjach, kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej, gdzie teraz ten wiek aktywności zawodowej został wydłużony, to uważam, że to jest naprawdę dobry rezultat. W trakcie konferencji odbyło się wiele ciekawych wykładów i prelekcji. Gościem specjalnym spotkania był m.in. Mariusz Andrukiewicz, prezes Fundacji Być Razem w Cieszynie. Grupa beneficjentów projektu z Wielunia uczestniczyła w wizycie studyjnym w Cieszynie i myślę, że to jest konsekwencją tego doświadczenia. Mówię głównie o sytuacji tworzenia takiego systemu wsparcia dla osób, które znalazły się w kryzysie, w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko osób z niepełnosprawnością, nie tylko rodzin, w których wychowuje się osoba niepełnosprawna, ale również osób, które znalazły się w kryzysie związanym z uzależnieniem, z bezdomnością, z przemocą w rodzinie, z samotnym rodzicielstwem i tak dalej. No i nam w Cieszynie od 20 lat udaje się tworzyć taki cały system zabezpieczenia dla takich osób. Uruchomiliśmy szereg placówek wspierających osoby, które znalazły się właśnie w takich sytuacjach. Gość spotkania sporo mówił o tym, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, wynikających z niepełnosprawności członka rodziny oraz o spółdzielniach socjalnych, coraz powszechniejszym tworze dającym pracę nie tylko osobom niepełnosprawnym. Jedna prowadzi przedszkole, jedna prowadzi żłobek, kolejna prowadzi hurtownię ogrodniczą, następna prowadzi takie centrum edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, organizuje spływy kajakowe na Olzie. Kolejna spółdzielnia, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, zajmuje się sprzątaniem, czyszczeniem i pielęgnowaniem grobów. Kolejna prowadziła gastronomię, także bardzo, bardzo różne. Ile osób, że tak powiem, w tym się udziela? No, jak policzymy średnio, że 9 spółdzielni, z czego 7 jest takich aktywnych, w każdej z nich od 5 powiedzmy do 8 osób, no to można policzyć, że jest około 50-60 osób. A dłuższa relacja z konferencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie już w temacie tygodnia. Polecamy.